Grupa Jeleniogórskich Radnych z przewodniczącym Komisji Kultury na czele Piotrem Szymańskim chciałaby, aby domy kultury miały jedną dyrekcję i administrację. Rozmowa o wspólnej kulturze w mieście jest jak najbardziej realna i zasadna, z tego względu, że z jednej strony mamy olbrzymią dziurę budżetową i musimy szukać kosztów i w kulturze kosztów możemy obcięcia szukać. Z drugiej strony nie są to ustawowo jednostki aż tak mocno powiązane, gdzie wymagana jest zgoda ministra, szczegółowe kwerendy, przeliczenia zbiorów i tak dalej, co jest bardzo kłopotliwe, długotrwałe. I w tym momencie myślę, że byłoby to z dobrym skutkiem dla Jeleniej Góry. Ja się boję trochę, że zglajszachtowanie wszystkiego, no to nie jest najlepszy pomysł. No słyszę o tym, że pismo na to ochotę. Z zaoszczędzonych pieniędzy miałyby być organizowane duże imprezy. Ja jestem w kilku radach programowych i wiem o tym, że dyrektorzy często gęsto jedynym, co im wiąże ręce, to brak pieniędzy. I w tym momencie przesunięcie środków dla tych najlepszych dyrektorów, którzy robią najlepsze imprezy, najbardziej znane. Jeżeli zapytamy kogokolwiek na ulicy, jakie imprezy jest w stanie w Jeleniej Górze wymienić, które zna, i tych imprez jest rzeczywiście bez liku. Ale które się wyryją w pamięci, jest to powiedzmy 5-6 imprez. Więc trzeba będzie rozmawiać. No pewnie mamy trochę różne gusta z niektórymi kolegami z PiS-u. Uważam, że należałoby wybrać najbardziej dynamicznego z naszych dyrektorów, a mamy kilku dyrektorów znakomitych, ich promować. Metodą jest zawsze, tak jak w każdej firmie, jest metodą poszukiwania zysków, a jednocześnie optymalizacji kosztów. My cały czas mówimy o optymalizacji kosztów bez jakiejkolwiek strategii. Dlatego między innymi przepadły na Komisji Kultury wszystkie koncepcie pana prezydenta mówiące o cięciu kosztów, bo tam poza cięciem kosztów nie ma nic więcej. Mój optymizm z roku na rok w tych dialogach politycznych w Radzie jest słabszy, ale zobaczymy. Co o pomyśle łączeń w kulturze sądzą mieszkańcy naszego miasta? Raczej nie warto oszczędzać na kulturze. Powinniśmy się z nią zapoznawać i na niej nie oszczędzać. Myślę, że może dobrze by tak było. Dlaczego? No zawsze to jeden by rządził, to by chyba łatwiej było. Moim zdaniem coraz więcej osób korzysta właśnie z jakichś środków kulturalnych, więc ciąć nie za bardzo. Wiemy też, że to zarządzanie kulturą zależy od tego, kto rządzi w danym mieście, tak? I jeżeli rządzi jakaś taka opcja, która jest po stronie kultury, to na pewno z korzyścią. A jeżeli uważają, że kultura niczemu dobremu nie służy, no to... O zdanie na ten temat pytaliśmy wieloletnią dyrektor Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu, która od lat odpowiedzialna jest za organizację międzynarodowej imprezy festiwalu Zoom Zbliżenia. Na kulturze na pewno oszczędzać nie warto, ale zasadnicze pytanie, jakie sobie należy tutaj zadać, jakiej wysokości, jakiego rzędu byłyby te oszczędności. Mnie się wydaje, że nieduże, ponieważ administracja w domach kultury nie jest rozbudowana, a pewnie na tym miałyby być poczynione największe oszczędności. Wydaje mi się, że to by utrudniało naszą pracę i no, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jakby to wyglądało, ale nie wydaje się to najlepszym pomysłem. Czy zmiany są konieczne? Czy miasto powinno oszczędzać na kulturze? Ostatnie badania, które były prowadzone w 2015 i 2016 roku, wskazały, że ponad 50% mieszkańców naszego miasta jest niezadowolona z oferty prezentowanej przez ośrodki kulturalne w naszym mieście. Czy obecnie przed podjęciem jakichkolwiek konkretnych decyzji przeprowadzone zostaną kolejne? O tym będziemy Państwa informować na naszej antenie.